18 lutego wspominamy świętego Flawiana, patriarchę. O młodości Flawiana historia przekazała nam skąpe wiadomości. Nestoriusz przekazał nam jedynie informację, że od bardzo wczesnych lat Flawian oddał się na służbę Panu Bogu. Teodor Lektor z VI wieku pisze, że Flawian był kustoszem, czyli proboszczem kościoła katedralnego Hagia Sofia w Konstantynopolu. W lipcu 446 roku został wybrany na patriarchę Konstantynopola po świętym Proklusie. Jego rządy na stolicy konstantynopolitańskiej nie były bynajmniej spokojne. Już od samego początku wszedł w konflikt z Chryzafem, wysokim urzędnikiem cesarza Teodozjusza II, który spodziewał się, że za udzielone biskupowi poparcie otrzyma od niego jakiś kosztowny prezent, jak to było wówczas w powszechnym zwyczaju. Niechęć dworu cesarskiego do patriarchy wzrastała, kiedy Flawian na synodzie w Konstantynopolu w roku 448 potępił naukę Eutychesa, który głosił, że Chrystus miał tylko jedną naturę boską, podobnie jak jedną osobę. Papież święty Leon Wielki w osobistym liście pochwalił za to Flawiana i przy tej okazji wyjaśnił w sposób jasny naukę Kościoła. Dwór cesarski nadal jednak popierał Eutychesa. Zwołał nawet do Efezu pseudosynod, gdzie błędną naukę Eutychesa uznano za prawowierną i nakazano się jej trzymać. Tam też ogłoszono Flawiana heretykiem, wyłączono go z kościoła i skazano na wygnanie. Synod ten słusznie nazwano synodem zbójeckim, gdyż pobito na nim prawowiernych biskupów. Flawiana skopano i poturbowano pięściami. W drodze na wygnanie traktowano Flawiana jak zbrodniarza. Starzec zmarł w drodze, nie doszedłszy nawet do miejsca, które cesarz przeznaczył mu na zsyłkę. Jego śmierć nastąpiła w roku 449. W niecały rok potem zmarł również cesarz Teodozjusz II. Wszyscy widzieli w tym jawną karę Bożą. Następca Teodozjusza II, cesarz Marcjan i jego małżonka, święta Pulcheria, sprowadzili bardzo uroczyście relikwie świętego Flawiana do Konstantynopola i złożyli je w kościele świętych apostołów, który spełniał wówczas rolę mauzoleum świętych Kościoła Wschodniego. Sobór Chalcedoński w roku 451 potępił naukę Eustychesa, a depozycję świętego Flawiana i kary na niego rzucone uznał za nieważne. Po śmierci wielki bojownik o czystość wiary doczekał się więc rehabilitacji. Módlmy się. Boże, Ty w świętym Flawianie dałeś swojemu Kościołowi wzór dobrego pasterza. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy na wieki mogli zamieszkać w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.